Stary, idealnie. Idealnie nas odgadza. Ja pierdzielę. Widzę ich. LOL. What? Dobra, to moja. Co? Co? To, co przed chwilą widzieliście, to prawdopodobnie najmocniejsza, najsilniejsza broń w historii Warzone. Mówiąc broń, mam w zasadzie na myśli dodatek, który powoduje z tej broni po prostu potwora, które tworzy z tej broni potwora, bo sama broń jest prawdopodobnie najgorszym karabinem szturmowym w grze. Chodzi oczywiście, moi drodzy, o FR-556, popularny FAMAS, który no, z tym dodatkiem kluczowym pod lufą, czyli strzelbą podwieszaną, jest absolutnym potworem. To zabija na hita osoby z pełnym armorem, z pełnym życiem w odległości do 15 metrów. To jest absolutnie zepsute. Twórcy gry już informowali kilkanaście godzin temu o tym, że pracują nad naprawieniem tego błędu, bo to jest ewidentnie błąd. Natomiast póki ten błąd istnieje i praktycznie każdy, kto wie, go wykorzystuje, no to też mam nadzieję, że jeżeli dziwiliście się do tej pory, dlaczego was niektórzy zabijają z czegoś na FAMASie, na hita, no to jest materiał, który wam to wyjaśnię. Strzelba podwieszana, reszta nie ma kompletnie znaczenia, sama broń jest bezużyteczna, tak naprawdę jedynie ta strzelba powoduje, że jesteśmy w stanie zabić gościa z pełnym armorem, z pełnym życiem na hita w odległości do 15 metrów. Polecam wam zrobienie sobie klasy z bronią dodatkową do tego, bo tak jak mówię, sama broń jest bezużyteczna, jeżeli na blisko ten famasik z tą strzelbą podwyższoną jest po prostu potworem, no to na daleko kompletnie jest bezużyteczny, więc jakaś druga broń wam się przyda. Ja akurat tutaj grałem, tak mówiąc. Także korzystajcie, póki możecie. To prawdopodobnie zniknie w przeciągu najbliższych kilkunastu, kilkudziesięciu godzin. Natomiast jest to na tyle zepsute, że żeby mieć jakiekolwiek szanse przy końcowych strefach, no to trzeba o tym wiedzieć, trzeba to mieć, bo po prostu ludzie to nadużywają. Jedynym minusem tego dodatku, tej strzelby podwyższonej, jest to, że maksymalna ilość amunicji w tej strzelbie to 8 i możemy ją odnowić tylko w tych miejscach odnawiających amunicję, między innymi na tych posterunkach policji, albo też ze skrzynek z amunicją, które możemy oczywiście znaleźć w Werdańsku bądź kupić w sklepie, więc o tym pamiętajcie. No i też często się gliczuje ta amunicja w taki sposób, że jeżeli podniesiecie inną broń, mając tę broń z ziemi, no to wówczas amunicja zamienia się w 0, mimo że mieliście na przykład fulla, czyli 8. Także o tym pamiętajcie, jest to zgliczowane, ale gdy już macie po prostu możliwość wykorzystywania tego, no to na bliskiej odległości nie ma i nigdy prawdopodobnie nie będzie mocniejszej broni. Także o tym wiedzcie. A na sam koniec tego materiału zapraszam was, no co, na jakiś tam meczyk, który w momencie, gdy testowaliśmy tę broń, wpadł z kuriozalnym zakończeniem. To nieco obrazuje to, co mnie najbardziej irytuje w tej grze. Zresztą zobaczcie sami, no ale tu już nie będę więcej spoilerował, po prostu oglądajcie. Do usłyszenia, do zobaczenia już jutro. Mówi Goldzor, na razie. Pokonaj ich albo zdobądź cel. Wrogi ostrzał kasetowy, kryć się! Kontrakt wykonany, dobra robota. Idą tu. Tu jest. Już pewnie do budynku zaszedł. Już pewnie u ciebie jest. U mnie.
Tu jest, starczą. Starczą mnie. Starczą? Starczą, no chodź, no bo nie mogę go roz... Tak stoi. Nie mogę, tego gościa. Idę go wypierdolić. No i... Dobra, fajnie. Siedział, w miejscu z starczą. Jakiś, no. Rzut uzbrojenia zaraz dotrze. Odpalam PSP. Nad nami nasz PSP. Dałem to, dał tam, idziemy. W jaki wydział. Przemieszczam się tu. Zastosować masę. Patrzą wejścia. Tyrolkę chłopaka. Na Tyrolce chłopiec. Tu jest pełno ludzi. Typ mi zniknął. Przejechałem jednego. Tłaj był, no. Chyba ten co mi zniknął. Daj do góry tu. Trzeba się muszę uleczyć. O, strzela do mnie z góry, tak. Ktoś tego potrzebuje? Dostałem! Wjeżdżamy windą, czy? On jest tu. No wiem, kampi tam. Nie masz kołów? Zbity shield, zbity shield. Przy lince był, czyli tutaj. No. Okej, okay, żaden problem. Daj mi powiedz, to ja wyjadę linkom, jak ty otworzysz drzwi. Jeden leży. On powiedział, he's got one head shotgun. One hit. Nie. W ogóle? Nie wiem, gdzie jest. Na czujniku. Chyba ktoś grodzi, no to trupy, nie? Nie wiem. Tu jest typ, tutaj typ. A, spierdoli, bo to nie godziamy po... Tam, snajper tu jest. Chodź na tych. Dawaj na tych. Snajper do mnie. I on, ta snajper chyba zabija jego ziomka. Leży. Teraz tam muszę mieć skrzynkę tam, bo mam dwa amodofona. Dobra, chodź na swoje auta, te strofy i dojazd ten budynek ten wysoki. Centrum. Ten odwołuję ostatni komunikat. Musimy się dostać do bezpiecznej strefy. Tu jest na blisko, u mnie. I na plecach u mnie. Wow, jak mnie obił. Tu gdzieś skara stoi. Już dobrze. C4 tak. U mnie jest. Leży. Ale to, o, ma kara? Tak. Dobra, to ten. I strzelali do mnie z pleców, z tej ulicy jak jechaliśmy. Sam. Tu jest, oznaczony. Na górę wyszedł. Leży jeden. Dobity. Gdzie jest ten drugi? Nie wiem, gdzieś się oddał chyba. Ja już nie mam mama do pompy. On gdzieś tu stary kampi. Wrogi ostrzał kasetowy, kryć się! Patrz skąd zacina lot, on tam... A, tu jest. On miał self rewa. Tamten też miał. O, skrzynka za amo, zajebiście, rzucam. Też masz famasa? Tak. No to git. Chodź na ten najwyższy teraz. Bo tam kampią dalej, snajper. Ale strefa stary. Wejdziesz to banty i zdążysz? O, spróbuję. Bo będą nudy. Ty, nie mam maski. Ja prowadzę.
Teraz wyjeźdź im trakiem stąd. A już nie można brać bomb. Dobra. No, ja się chyba Teraz ktoś tam był? Tak, się natknąłem na jednego. 44 metry, po lewej stronie, gdzieś tam. Idę tam. Tutaj gdzieś? Tak, 33, tutaj, on będzie przy tej lince, stary. W ruchu. W sensie nie wiem na jakim... Czy jest na... Nie wiem czy jest wyżej, ale... 25 metrów, no wszystko wskazuje, że on tam jest. Idę. Tak, jest tam. Jest, jest, Ali. Leży. Są tutaj. Wierzę, wierzę. Wjeżdżam. Nie wiem czy nie jest drugi, nie? Podnieśli się. Dobra, sam był. Podnieśli się samorem. Podnieśli się czy sam był w końcu? Dobra, sam. Zbliża się do was chmura. Skąd wiesz, że ten. Ty dostałeś fraga jeszcze za to. No wiadomo. No. Spotkajmy się w bezpiecznej strefie. Muszą być wszyscy. No i pusto. No mamy najlepszą strefę, ona się pewnie zamknie w tym szpitalu. Stary na skraju, bo słoni. A, no, masz rację, kasę. Nad nami BSP wroga. Potrzebne cele, wyślijcie zwiad. Tu Sokół 3-0, zrozumiano. BSP rusza na patrol. Okej. Okay. Dobra, tu jest dwóch na górze, można tych dojechać. Dawaj tych na górze, co? Z góry, dawaj na szpital, będziemy ich widzieć. Jest tu, na duchu. Pierdolisz, jadę też do góry, nie wierzę, ginę. Famasa ma, Famasa ma. Też gra Famasa. Też gra Famasa. Przetrwało mniej niż 25. Tym razem przegraliśmy, ale otrząśniemy się tego. No to już jesteśmy w pierwszy raz bić przez Famasa w końcu. Ale czemu na tej Tyrolce, a nie a na windzie też kampi jego kolega, da sobie. Też z Famasa. Brali. To jest żart. Będą się cały ale czas to na tym są... budynku. Ale to są Nie, stary. Nie wierzę w to. Nie chodzi mi o to, że oni grają Famasem, ale stary, co oni robią? Nie można ich jeszcze wyjaśnić. Siedzą wcelowani przy tym, nie? To jest żart. I typ ma jednego fraga i cztery. Gratuluję. Gratuluję. Nie dowierzam w to, stary. No patrz co ten... Widzisz co robi ten Kaizen? Przemieszczam się. Nie, ja muszę stary... Dobra, szkoda czasu. Nie, ja muszę mieć satysfakcję, muszę zobaczyć jak ich ktoś zabija, nie? Muszę zobaczyć jak oni giną, stary, bo to są takie boty. No patrz jak oni się ruszają, w ogóle nie. Typ z shotgunem celuje na 200 metrów, nie? Nie dowierzam, że to się wydarzyło. Nie dowierzam, że to się wydarzyło, no. No patrz, i do garażu! I do garażu i siedzi. Kaizen nie wie co robić, bo za długo się porusza. To się nie dzieje, stary. Ja myślałem, że takich ludzi nie ma w tej grze już, nie? Ja pierdziel! O! Jakie boty! Jakie boty!